Hej, witajcie, z tej strony Krystian, zapraszam was bardzo serdecznie na kolejny odcinek z gry Roblox, ale zanim zaczniemy, to oczywiście raz na jakiś czas, raz na miesiąc mniej więcej mamy okazję otworzyć Woodboxa, więc otwórzmy go, zobaczmy co znajduje się w środku. Także zaczynając w sumie od samego Woodboxa, na pewno mogę stwierdzić, że zmieniła się trochę struktura opakowania, jest trochę bardziej szorstkie, nie wiem czy jest to swego rodzaju powiedzmy większy problem czy nie, osobiście dla mnie nie. Jeśli chodzi oczywiście o gazetkę, standardowo ją mamy również, więc no to niespecjalnie mnie interesuje jakby nie patrzeć, więc otworzymy sobie kolejną rzecz. Wow! Mamy kubek ze Star Warsów. Coś fajnego. Ja zawsze lubię kubki, bo to są rzeczy, których rzeczywiście mogę użyć. Lubię czapki, lubię kubki, lubię koszulki. To jest coś naprawdę świetnego, coś naprawdę fajnego. I kimże bym był, jakbym postanowił po prostu tego nie otworzyć, nie zunboxować, zobaczyć jak on się prezentuje po prostu z bliska, bo kubków i tak będę używał, jakby nie patrzeć. To jest, wow, to jest nieodłączny element po prostu mojego życia. Dostawać kubki i używać ich. Wow, i to nawet bez żadnego problemu. Stormtrooper, Star Wars The Force Awakens. Tak się prezentuje kubeczek. Wygląda naprawdę ładnie, jak się będzie z niego piło, to coś fajnego. Również mogę jakby nie patrzeć sobie tutaj wykorzystać jedną rzecz. Weźmiemy sobie Rockstar Energy Drink. Jeśli chodzi o to, to są nowe cytrusowe smaki, które będziecie mogli sobie oczywiście sami gdzieś tam dostać w sklepach, jeśli będziecie chcieli, proszę bardzo, ciach. I możemy się prawidłnie z kubka napić. O, jakie dobre. Więc kubek jest, jak widać Stormtrooper i jak widać oczywiście symbol Star Wars. Co poza samym kubkiem, jakby nie patrzeć. Co my tu jeszcze mamy? Troszeczkę otwarty pop, ale popy zawsze są fajne, ładnie wyglądają na półkach. Tym razem jest to Futurama i jest to Bender. Ja niespecjalnie się znam, wiem mniej więcej, że jest to robot i tak dalej, ale nie miałem zbytniej okazji pooglądać. Na pewno będzie bardzo, bardzo ładnie wyglądał na półeczce. Co mamy dalej? Wszyscy oczekują. Pleasure Paradise, Playing Cards. O, mamy zwykłe karty do gry, naprawdę? Strasznie mam problemy z otwarciem ich. Ale to mam dlatego wrażenie, że folia jest troszeczkę średnio pozaginana, bym to określił. Że mamy opakowanie, mamy już również same karty. Beep Tannens. Nie wiem, czy jest to motywowane jakąś grą, czy jest to motywowane czymkolwiek innym. Ale również nie narzekam, bo karty zawsze, czy to prędzej, czy później się przydadzą do gry, chociażby z przyjaciółmi, w cokolwiek. Chociaż nie, to są normalne. Myślałem już przez chwilę, że tego, że karty się nie zgadzają. Ale ej, są naprawdę bardzo ładnej jakości. Jestem aż zdumiony, jakiej ładnej jakości są te karty. Naprawdę są śliczne. Wow. Będę korzystał, bo karty jak nie patrzę, obecną nie mam. Skoro karty mamy już z głowy, powinniśmy się zająć kolejnymi kwestiami. Czyli chociażby przypinką, która no niespecjalnie mnie interesuje. Tym razem tematyka to Space. No i chyba ostatnia rzecz, najważniejsza dla mnie zawsze, to jest koszulka. Tym razem jest to koszulka, nie wiem czym inspirowana, szczerze mówiąc, Diffused Microsoft Studios. Ok, czyli zakładam, że będzie to swego rodzaju gra. Ok, o, jak zwykle oczywiście dobrze zapakowane. Z jednej strony trochę trzeba użyć siły, z drugiej strony przynajmniej wiemy, że nic nam się nie zniszczy w trakcie. Wow, jest Halo, koszulka z Halo. Na pewno każdy kojarzy, może bardziej w Ameryce znana seria, ale koszuleczka, no nie powiecie, że niczego sobie nie jest. Wiecie co? W sumie aż sam ją sobie przetestuję. O! I już jest na mnie. Wow. Wygląda naprawdę fajnie, wygląda naprawdę ładnie. Myślę, że jak zresztą resztę koszulek będę nosił. I jeśli chodzi o Woodboxa, to by było na tyle. Także jeśli wam się spodobał, jeśli sami chcecie własnego Woodboxa kupić, link standardowy jest w opisie. Ja dziękuję wam bardzo za obejrzenie i oczywiście przejdźmy już do samego filmu. Farming Simulator, który, no jakby jestem noobem w nim, bo nawet tak jestem podpisany. Zaczynamy, dowiemy się czegoś więcej, więc... O, jestem teleportowany do tutoriala. Gość ma 17 tysięcy zboża. Holy shit. Dobra. Jakby, okej, okay. Jestem teleportowany, dobra, jest. Witaj w tutorialu, coś tam, bardzo fajnie. What? Skończył się mój tutorial. Tutorial nie działa. Dobra, nauczymy się wszystkiego sami. Nieważne. Dobra, sprzedajemy. Co możemy sprzedawać? Aha, nie mam nic. Czyli mogę sprzedawać zboże, tak? Mam farming who. I mogę tym zbierać... Tak, mogę tym zbierać zboże. Dobra, mam taką motykę i mam plecak na 5 miejsca. Dobra, niech będzie. I możemy sprzedawać tu zboże. Fajnie, że jest blisko.
Dobra, i za 5 zboża dostaję 5 kasy, czyli 1 do 1. Taka jest wartość. Więc całkiem spoko jakby, no ja nie narzekam. A i to jest total wheat i wheat, który posiadamy. Bardzo fajnie zrobione, bardzo dobry dodatek, jeśli chodzi o cokolwiek. Właśnie, bo jeszcze tutaj, a questy są. Witam cię serdecznie, Bobie. Cześć, potrzebuję trochę, zapłacę ci 5, jeśli przyniesiesz mi 10. To nie jest dobra opcja. Jakby plus nie mogę też ci przynieść na raz 10, więc jak to wygląda? To jest ciekawa kwestia. Czy jeśli mam 5, a on wymaga 10, to weźmie ode mnie te 5? Czy potrzebuję lepszego plecaka? Nie, nie mogę, czyli muszę mieć plecak. Dobra, tu mamy sprzedawanie, tu mamy sprzedaż typową. Potrzebuję... O, i są kolejne farmy wielkie, dobra. Teraz tak, co mamy więcej? Tu mamy przejścia, czyli to jest początkowa typowa miejscówka. Czy tu mamy tak, to jest the toolbox, sklep się nazywa toolbox. Mamy plecaczki, hej, witam cię serdecznie. Mamy plecaczek pojemności 5, 10, 25, 50, 100. A, i tu jest infinite. Dobra, i tam jest nieskończony, no dobra. Jako, że będziemy sobie grać pewnie trochę w to, to ja sobie kupię taki plecaczek za 800 robuxów. To nie jest dla mnie jakiś większy problem. Chcemy się po prostu dobrze tu bawić, więc mam taką wielką świnię na plecach. Pięknie. Farming who? Cooldown. 1 collection 1. Dobrze, czyli jest cooldown sekundowy na zbieranie. 100, 250, 500, 1000. I tu mamy jeszcze golden who, który zbiera 120. Za kolejne 800 robuxów. Czy chcemy w to pójść? Czy tak jakby... Jakie mam w ogóle jeszcze opcje? Mam jeszcze zadanie dla Boba. I mamy jeszcze tutaj, dobra, to są kody, tu są pieniądze za dzień i tu jest jeszcze jakiś sklep. O, i tu jest wszystko, VIP plus razy 2 sell, the golden tool, zbieranie razy 2, dwa razy, tak jakby szybkość poruszania się razy 2, sprzedawaj wszędzie. To jest wygodne na pewno, ale mamy nieskończony plecak, więc mi nie zależy. VIP i sprzedaż razy 2, czyli wartość razy 2. Co by mi w chwili obecnej najbardziej pomogło, myślę? Zbieranie razy 2, czy... O, przydałoby mi się na pewno hajsu trochę więcej. Jeśli mógłbym zebrać... Dobra, zróbmy jeszcze tak, są jeszcze jakieś boosty. O, właśnie, boosty! I o to mi chodziło. Boosta kapusta. Ile kosztują narzędzia? Żebyśmy nie było, że lecimy na samych narzędziach też, tak? 1000 kosztuje najdroższe narzędzie podstawowe. 1000 kasy ze 100 robuxów. Dobra, to nie jest jakiś większy problem, więc kupimy sobie 1000. Zboża i kupimy sobie perka na zbieractwo razy 2. Dobra, i to będzie spoko, żeby nie było, że używamy tylko jakichś tam najlepszych narzędzi czy coś. I fajnie, bo od razu tak jakby nas odświeża. Czy będę teraz zbierał razy 2? Zbieram 2, 4, 6, 8, 10. Dobra, mam 10. Idę zobaczyć tego questa przy okazji od razu. Ciach, 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 ciach. Jak ten questik teraz bowiem? Dobra, wszystko spoko. Czy dasz mi kolejne zadanie? I gdzie są te questy? Te questy są... Tu? Nie, gdzie są te questy? Tu jest. Zbierz 20 zboża. No to nie są jakieś super ciężkie questy. Tym bardziej, że on mi nie zabiera tego zboża. Aha, czyli ja mam ogólnie uzbierać tyle tego zboża. I to są zadania takie dla początkujących, czyli rozumiem. Czyli jeśli macie teraz zadanie, zbierz 20 zboża, to nie dość, że zbierzecie to zboże i zarobicie na nim 20, tak? To jeszcze dostaniecie od niego dodatkowe pieniądze, czyli w postaci 10. Okej. Dobra, i teraz możemy sobie... Own a sickle tool. Collect 10 wheat using the sickle. No dobra, my nie będziemy się w to aż tak bardzo bawić. My pójdziemy sobie od razu w lepsze narzędzie. Pójdziemy sobie w narzędzie typu rake, czyli grabie. Kupimy je sobie. I mamy grabie w tej chwili. I możemy pójść sobie gdzieś... dobra, tu jest za 900, możemy przejść. Tu jest za 5000, a tam jest za 10000. Czyli potrzebujemy 1000 zboża sobie nazbierać. To nie powinno być jakoś super... złe, tym bardziej, że zbieramy po 12 sztuk, tak? No jakoś tak, więc tam nam się też... Oj, to się bardzo ładnie na bieżąco nalicza, więc ja muszę sobie pozbierać trochę tego wszystkiego. Pieniędzy niestety nie będę miał razy 2 jakby, bo tu mogę jeszcze chyba kupić VIP. Tak, jest jeszcze sell razy 2, ale no powiedzmy aż tak nie będziemy na razie szaleć. Czy jak stoję? Tak, to zbieram z najbliższych wszystkich pól. Ha, okej. Brzmi to naprawdę sensownie. Patrzcie, już nam 650 brakuje. Zbieramy, nie, my po 20 zbieramy naraz. Bo mamy zbieractwo razy 2, tak, a to razy 10, a to 10 zbiera, więc fajnie. I to bardzo szybko sobie podrasta, zauważyłem, że bardzo popularne stały się właśnie tryby na Robloxie, gdzie coś takiego sobie wyrasta, coś tam sobie zbieramy, chociażby Beast Warming, do którego też pewnie wrócimy, albo już wróciliśmy jakiś czas temu, nie wiem jak ten odcinek wyjdzie, więc wiecie, wszystko się tak jakby fajnie tutaj poprawia. Wyjdzie jakiś fajny tryb, można sobie na nim bardzo fajnie pograć, plus kolejna kwestia jest taka, że... aha, bo ja teraz mam zboże, dobra, już sobie zauważyłem. Kwestia jest taka, że bardzo fajnie, bo ktoś wpadnie na dobry pomysł i sporo osób zaczyna tak jakby robić podobne. Congratulations, you have unlocked a new area.
Bardzo fajnie, dobra, sprzedamy sobie to zboże całe. Wow, od razu dostałem trzy, jak to się nazywa, trzy badże, więc fajnie. Idziemy dalej, zakładam, że czym dalej będziemy szli, tym lepsze będą narzędzia do kupienia. Bo wiadomo, będą też kosztowały więcej. Witam serdecznie, teraz tak, tam mamy 23 tysiące, tam mamy 48 tysięcy. Tu jest sprzedaż. Aha, czyli tu, bo ja sobie drogi po prostu odblokowuję. Czyli mogę się tu dostać, tam jeszcze nie mogę się dostać, tam jeszcze nie mogę się dostać. Tam jest jakiś sklep chyba na końcu, tak to przynajmniej wygląda. Nie wiem, czy tu nie był też sklep jakiś. Będę musiał się przejść i zobaczyć. Nie, to jest zamknięte, to na pewno nie jest sklep. Gdzieś musi być sklep na tej mapie, gdzie mogę rzeczywiście sprzedawać to. A w międzyczasie jak idę, to mogę sobie grabić po tych polach, tak? Zawsze to są dodatkowe pieniądze, które sobie zarobię. Nie wiem też, czemu czasami dostaję więcej. Czy to jest sklep? Tu jest sklep, co tu jest napisane? Farmer. O, cześć Steve, dobra, cześć dzieciaku. Witam cię, zapłacę ci coś tam. Moje zadania. Tu. Zbierz 1000 zboża. Okej, słuchaj Steve, to nie jest jakiś zły pomysł. O, mogę zbierać zboże. Okej, tylko po co? To jest moje pytanie. Może potem się kupuje za zboże coś na przykład. O, plecaki lepsze. Dobra, teraz tak, masz 200, 400, 600, 800, 1000, dobra. Czyli tu się kupuje plecaczki u ciebie. A gdzie się kupuje teraz te? Gdzie się kupuje lepsze narzędzia? To jest moje pytanie jeszcze. Bo muszę nazbierać na to. Postaramy się standardowo w jednym odcinku zrobić dosyć sporo. Na pewno nie tu. Nie tam. Czy tu nie ma jakby lepszych narzędzi? Bo tu możemy sprzedać. Właśnie, może tu na górze. Nie. Nie ma tu lepszych narzędzi, naprawdę? Dobra, czyli tu za 8 tysięcy się dobijemy. Tam się dobijemy za 250 tysięcy. Tam jest farma, na którą się dobijemy za ile? Za 3 tysiące chyba, tak? Za 3 tysiące, tak. No jakby spoko, ale... Z jednej strony spoko, z drugiej nie. No dobra, muszę wykonać questa dla Steve'a, więc wykonam go. Może dostanę jakieś 500 dolków gratis, więc róbmy to wszystko. Plus i tak musimy zbierać to zboże, żeby się dostać do kolejnych stref. Dobra, skończyłem robić zadanie i skończyłem robić zadanie drugie już, bo tam to oddałem, dostałem 500 monetek. I teraz mam 1200 zboża do zebrania, tak jakby miałem do zebrania z tego pola i 800 normalnie zboża, więc możemy teraz dostać trochę pieniędzy. 600 dolków i tutaj kolejne pole. 1000 zboża. Mały plecak, no tutaj już ciężko, bo jakby nie będę mógł tego zrobić. W sensie nie chcę wracać do starych narzędzi. I nie wiem też jak z kolejnymi narzędziami, bo naprawdę nie mogę znaleźć miejsca, gdzie kupuje się kolejne. Tu widzicie, tutaj mamy jakieś tego, o nie to. Ale tu jest jeszcze ten Golden Hoe, który zbiera 120. I to jest spory upgrade, bo ja bym zbierał teraz po 240. Ale tutaj tak jakby mam przejście na to pole. Jak widzicie, tutaj mogę sobie przejść na to pole za 1600. Tylko że tak jakby już mam tu dostęp, tak? Bo... No nie muszę, tam jest 21 tysięcy. Teraz jeśli chodzi o przejście dalej, to tu mamy jeszcze 6 tysięcy. Tam jest 250 i ja naprawdę powiem wam, że ja nie wiem, czy tu są w ogóle jakiekolwiek lepsze narzędzia, bo no tam chyba musimy na 21 tysięcy, bo tu jest silos. Nie widzę tak jakby miejsca, w którym mógłbym kupić sobie lepsze narzędzia. To jest dla mnie największy problem, bo bardzo bym chciał kupić sobie lepsze narzędzia, ale nie ma gdzie. Może ja tego nie widzę, może ja jestem jakoś ślepy czy coś, ale... No dobra, zróbmy jedną rzecz prostą. Zróbmy jedną prostą rzecz. Zróbmy to dla was, ja to zrobię dla was, żeby się po prostu szybciej, przyjemniej grało. Zróbmy tak i kupmy sobie jeszcze tego za 800. Czemu nie? Kupmy go sobie, ciach, ciach. Mamy Golden Hoe, dzięki temu zaraz, słownie mówiąc, będziemy zbierać po 240 na sekundę. Ciach, 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 jesteśmy... Ciach. Jesteśmy dalej. You have unlocked a new shortcut road. Dobra, bardzo fajnie. Teraz tak, chciałbym się dostać bardzo fajnie w inne miejsca. Tam widziałem chociażby jakieś, tu jest chociażby jakiś sklep, więc chcę się do niego dostać. Widzicie, ja sobie czyszczę pola teraz sam. 7, 8 tysięcy, 9 tysięcy. Wiadomo, ja już nie muszę zbytnio nic kupować tutaj. Ale nie wiem, co robiła ta osoba, która miała tu milion coś zebrane, bo to jest coś. O, znowu jakiś, jakąś tego. Jakiś skrót sobie odblokowałem. A, no dobra, no trzeba pozbierać trochę tego wszystkiego, bo 5 tysięcy, no idzie to nawet całkiem sensownie. Co prawda to pole tutaj, jak ja zbieram, to wygląda już źle. Czy to jest ten gościu, który tam może przejść? Tak, to jest gościu, który może tam przejść. O, ja zaraz też tam będę mógł przejść. Nie myśl, że jesteś taki jedyny i fajny, czy coś, bo ja zaraz też tam będę. Złota motyka to jest jednak złota motyka. Zobaczcie, to nie nadąża rosnąć. To jest jakaś masakra. To jest jakby tu 10 osób ryło naraz. Dobra, 3,5 tysiąca. Na spokojnie, na spokojnie.
Ja sobie tu rosnę, 23 tysiące zebrane, 25 chyba trzeba było mieć, żeby tu wejść. Więc ciach, ciach, jeszcze cały czas w drodze. Nową, tą do nowych autozbieraczy, pól i zadań od sali. Ok, czyli mogę teraz sprzedać równie dobrze to, bo mam 25 tysięcy. 25 tysięcy zarobię na tym wszystkim. O, on tu ma jakąś kosiarę w ogóle, co tu się dzieje? General Store. O, i tutaj są toolsy, rzeczywiście. I teraz tak, co możemy tu kupić u ciebie? Za 3 tysiące zbiera 12. Scissors, vacuum, lawn mower. Ok, on zbiera 25. Jeszcze jest plow. Jeszcze jest plow. Can afford. 36 tysięcy to kosztuje. Dobra, troszeczkę to wszystko u was kosztuje. Ja postaram się dostać do wszystkich miejsc tutaj, tak jakby żebyśmy mogli sobie wymaksować to w jednym odcinku. Ja postaram się pójść, pyk pyk, to wszystko porobić. Questów nie będę robił wszystkich, bo to nie ma dla mnie większego sensu, wiadomo. Ale będę zbierał, żeby móc już przejść do kolejnych stref. Nie wiem, gdzie jest ta sali cała, bo tu nie mogę przejść. Tu jest sali, może sali mi, sali, czy ty mi cokolwiek jesteś w stanie przyspieszyć? Cropper, dobra, cześć. Jakie dostałem od ciebie zadanie? Sali, zbierz 5 tysięcy, kup scissorsy, no to na tym mi nie zależy tak totalnie. Więc ja sobie tu pozbieram, myślę, że muszę sobie uzbierać jeszcze dużo tego wszystkiego, bo muszę się dostać do tamtej strefy, tamta strefa jest za 65 tysięcy, więc dużo i tutaj przejście jeszcze jest za 14, więc do usłyszenia za dłuższą chwilę. No dobra, moje pole wygląda już jak po jakiejś bitwie. Mamy 98 tysięcy i w sumie zaraz możemy się dostać do kolejnego miejsca. W sumie to dosłownie za moment. O, odlokowałem nowe miejsce. Mogłem znaleźć owoce i warzywa, plecaki, pola, zadania od Adama, więc no jakby niech będzie. Plus, w międzyczasie wykonałem jedno zadanie. Bo tak jakby muszę zbierać na konkretnych polach, a nie kalkuluje mi się to, ani trochę. No dobra, ale mamy nowe pole, tak jakby tutaj to duże, możemy zbierać sobie owoce, warzywa, to są jeszcze plecaki, nie wiem czy to też do warzyw cokolwiek zmienia. Tutaj mamy plecaki na 2000, aha, owocowe są plecaki, dobra, ziemniak, cytryna, banan, marchewka 8000, jabłko ma 10 tysięcy. No dobra, niech będzie, jabłko ma 10 tysięcy, tu pewnie możemy też gdzieś sprzedawać, to jest silos do sprzedaży? Nie, tu nie ma chyba silosu do sprzedaży. I to są zadania od Adama jeszcze. Plow King, hey farmer. Okej, okay. Co ty mi tu dałeś za zdania? Sally, Adam, zbierz 20 tysięcy, own a plot tool i zbierz 20 używając tego plotu. No okej, okay. To zostało nam jeszcze tam ostatnie, jakby, to tam za 150 tysięcy, tu nie ma nowych narzędzi, czyli jest tylko, na razie są tylko dwa miejsca, gdzie tak naprawdę mogliśmy kupić sobie narzędzia, mam 100 coś tysięcy i muszę uzbierać 140 jeszcze, żeby móc się tam dostać, czyli ogólnie muszę mieć 250 tysięcy. Trochę to zajmie, więc jakby nie będę tego przedłużał. No dobra, 235 tysięcy udało nam się wbić, jeszcze brakuje nam 15 tysięcy, żeby dostać się do ostatniego miejsca na mapie. Jak widzicie, ja tutaj przerabiam całe to pole, po prostu jak się da, w jedną, w drugą, w trzecią, w czwartą, latam jak głupi, żeby po prostu zrobić te 250 tysięcy i wymaksować ten tryb w tym jednym odcinku, żebym mógł wam po prostu pokazać wszystko, żebyśmy nie musieli robić tego na kilka odcinków, żebyście mogli zobaczyć jeden i tyle, nie musieć biegać między kilkoma osobami, które nagrywają chociażby, czy coś takiego. Także zostało nam w sumie 5 tysięcy i będziemy mieli dostęp do tego jeszcze większego, w sumie największego pola, a jeszcze jest małe pole przed wejściem, więc ja sobie tak jakby je wykorzystam na moje cele, na moje 5 tysięcy mniej więcej i tam jest nawet stodoła dużo, więc nawet chyba będę mógł coś sprzedać, w sensie jeśli chodzi o zboże. Dobra, lecimy. Zbieramy sobie tutaj na tym małym polu. Fajne jest to, że jest wszystko tak jakby jakoś zajęte, w sensie na mapie, że tutaj nie jest tak jakby wielkie jezioro, które zajmuje sporo miejsca, tylko zrobili chociażby nawet takie małe pole, gdzie jak ktoś chce czy potrzebuje, to może właśnie sobie tutaj zbierać. I ja dosłownie jeszcze 4 uderzenia, o, udało mi się odblokować już w tej chwili, proszę bardzo, 250 tysięcy, nowe scientist tools, dobra, czyli nowe narzędzia naukowców, o. Zobaczmy, co z tego wyjdzie, plus nowe zadania od jakiejś nowej osoby. Tu jest największe pole do tej pory, na którym chciałbym działać. Dobra, tu nie mogę sprzedać chyba zboża. Dobra, ty jesteś crop killer. Co mi tu dasz za zadanie? Dobra, co mi Josh dałeś za zadanie? Zbierz 10 tysięcy zboża. No to nie jest jakieś super dobre zadanie. 5 tysięcy to bym dostał. Dobra, i tu mamy farmę. I tu mamy sklep z tym wszystkim. No dobra, lecimy. TNT, które zbiera po 36, chainsaw 46, flamethrower. Nie ma tak jak zbieranie zboża palnikiem, 64.
i pistoletem laserowym 64 i jest nuke, który za, no, zbiera 100. No to jest w sumie tyle, moi drodzy. Tu nie ma nic więcej na tym trybie. Ja nie mogę wam nic więcej jakby pokazać. O, w ogóle fajnie wiedzieć, że to nie jest woda, tylko jest tak jakby, a nie, no to jest jako woda, tylko że jest tak jakby na tym plastiku, powiedzmy. No to jest jako plastik, to ja już w tej chwili wiem, że to jest plastik. A mogę to sprzedać, będę miał 250 tysięcy pieniążków, ale to w sumie niewiele mi, o, co to jest? Players cash, pieniądze. No, jestem daleko, 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 daleko. Nawet mi nie pokazuje, na którym miejscu jestem obecnie. Mogę sprzedać sobie to wszystko, to całe zboże, dostać 250 tysięcy i mógłbym cokolwiek, powiedzmy, za to kupić, ale nie jestem nawet w pierwszej dziesiątce, jeśli chodzi o graczy. Także to było na tyle, jeśli chodzi o ten Farming Simulator. Mam nadzieję, że wam się podobało. Komentujcie, subskrybujcie, trzymajcie ciepło. Możecie oczywiście zostawić łapkę w górę. Przypominam o moim Instagramie i Facebooku. Pa, pa!